Dzień dobry. Witam Państwa w Muzeum Wojska Polskiego w sali orientalnej. Nazywam się Bogdan Klein. Jestem kustoszem zbiorów pozaeuropejskich w Muzeum Wojska od lat 30. Pragnąłbym Państwu pokazać całość naszych zbiorów wschodnich, co oczywiście jest niemożliwe. Prezentujemy część tylko na sali wystawowej. Natomiast to, co widzicie Państwo przed sobą i za moimi plecami, czyli gablotę japońską, to jest w tej chwili centrum naszych zainteresowań. Każdy prawie słyszał, kto to jest samuraj. I samuraj oczywiście musi mieć miecz. Przed sobą mam zabytek zupełnie niezwykły, chociaż wygląda dość zwyczajnie. Dar Japończyka, jednego z pierwszych, który był w Polsce oficjalnym przedstawicielem rządu Japonii. W 1925 roku pan Kasahara podarował do muzeum swój rodowy miecz, ale w formie, jak widzicie Państwo, dość niezwykłej, bo oprawie bardzo nowoczesnej, z początku XX wieku. Czyli z czasu, kiedy Japonia stawała się z państwa średniowiecznego państwem nowoczesnym. I tutaj, zanim opowiem o tym mieczu i o innych mieczach, bo chwilę zdążymy na ten temat powiedzieć, warto sobie zdać sprawę z tego, skąd te zbiory się u nas wzięły. Zresztą jest to jedno z pierwszych pytań zwiedzających. Dlaczego w Muzeum Wojska znajdują się zbiory przedstawiające broń świata? Proszę Państwa, trzeba pamiętać jedno. Przed wojną Muzeum Wojska nazywało się Muzeum Wojska, a nie Muzeum Wojska Polskiego. Tak jak w wielu krajach, Muzeum Wojska obejmuje znacznie szerszy temat niż tylko historię swojego kraju. To pierwsze. A po drugie, czy zadali sobie Państwo kiedykolwiek pytanie, dlaczego w Muzeum Wojska Polskiego znajduje się broń francuska, niemiecka, rosyjska, hiszpańska, belgijska czy jakiekolwiek innego kraju? Nie, oczywiście. Te pytania dotyczą właściwie tylko krajów, które zwykliśmy czasami nazywać egzotycznymi. Jedna rzecz. Wszyscy kolekcjonerzy broni, a jest to dosyć popularna forma zbieractwa, od XIX wieku przynajmniej zbierali wszystko dotyczące również Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Zbiera się oczywiście co? Nie broń najczęściej używaną, broń wojskową, ale rzeczy dziwne, niezwykłe i piękne. No akurat do tego profilu Japonia pasowała idealnie. Są to rzeczy niezwykłe i piękne. Przejdźmy do tematu właściwego. Miecz, który przed sobą widzimy, oprawa przypomina zdecydowanie europejską, to znaczy nawet bym powiedział niemiecką. Normalna pochwa, taka jak przy europejskiej szabli z trzewikiem, nosi się ją przy pasie ostrzem do dołu, czyli tak, nie jak katanę japońską. Rękojeść bardzo podobna z jednym wyjątkiem. Rękojeść jest bardzo długa. To jest tradycja japońska. Przesunięcie trzymania, miejsca trzymania powoduje inne użycie szabli, bo nazywajmy ją na razie szablą. Jeśli chwycimy tu, uderzenie z pełnego zamachu jest bardzo mocne. Jeśli tu zmieniamy środek ciężkości, uderzenie jest słabsze, łatwiej jest odbić za to cios przeciwnika. To taki techniczny szczegół. Natomiast jeśli chodzi o zdobienia, to jest jedna rzecz, która zdecydowanie, pominąwszy całą historię miecza, wskazywałaby na to, że jest to miecz oficera, regulaminowy miecz oficera i to oficera jazdy akurat, bo Kasahara był kawalerzystą. Mianowicie kwiat wiśni.
gdzie no, w miejscach rozsądnych, bez przesady. Japończycy nigdy nie robią przesady w zdobnictwie. Ten kwiat wiśni kojarzy się z Japończykom, rzeczywiście z samurajami, a przynajmniej samurajom się tak kojarzy zawsze, o czym świadczy takie bardzo stare porzekadło czy przysłowie japońskie, mianowicie, które brzmi w oryginale Hana wa Sakuragi, hito wa Bushi. Czyli tak, w takim luźnym tłumaczeniu, jeśli kwiat to wiśnia, a jeśli człowiek to wojownik. Natomiast tu jest jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie nałożona na tym, to już osobista, bardzo podobne do europejskich szabli, nałożona srebrna plakietka z herbem właściciela. To są dwa skrzyżowane pióra sokoła. O wiele rodów japońskich się takim znakiem prezentowało, taki znak na swoich używanych przez siebie wyrobach. Ale między innymi my nie będziemy go całkowicie rozbierać. Jest to jedna z najpiękniejszych głowni, jakie, a przede wszystkim jedna z najlepiej zachowanych, jakie mamy. Pochodzi ona z XVII wieku i to jest ciekawostka. Z okresu mniej więcej lata 70-80 XVII wieku nie możemy jej datować zbyt dokładnie, ponieważ to jest głownia niepodpisana przez mistrza, co w wypadku tak dobrych się nie zdarza zbyt często, ale nie jest to rzadkie. Natomiast została oprawiona jako stary, dziedziczny miecz rodowy. Została oprawiona w nowoczesną, kiedy w tym nowoczesnym państwie nasz pan Kasahara został oficerem armii cesarskiej już nowoczesnej. Dlatego zasada zresztą stosowana bardzo często również w Europie. Mamy na przykład w zbiorach polskich szablę jednego z potockich, której głownia jest pamiątką po przodkach hetmanach, a oprawiana jest w regulaminową oprawę szabli z 21. Jak powiedziałem, elementy japońskie, jakie jeszcze występują w tej szabli i mieczu. I tutaj przy okazji wyjaśnię Państwu jedno. Japończycy każdą broń białą, niezależnie od długości, no i niezależnie właśnie od tego, czy jest prosta, czy krzywa, nazywają mieczem. Miecz to jest zarówno to wakizashi, które tutaj widzimy, i katana, tak samo jak najdłuższy tachi. To wszystko są miecze w tamtej nomenklaturze. Dlatego tej nazwy ja będę używał właściwie do końca. Miecz ma elementy właśnie czysto japońskiej oprawy takie, czyli habaki zabezpieczające nasadę głowni przed kontaktem z pochwą. I sposób montowania. To jest tak jak przy wszystkich mieczach japońskich. Na jednym, niekiedy na dwóch, ale z zasady to jest jeden. Jeden kołek, którego wyjęcie powoduje, że możemy sobie spokojnie zdjąć całą oprawę i głównie odłożyć starannie w domu. To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ od właściwie średniowiecza japońskiego przestrzega się zasady, że głowni nie przechowuje się cały czas ubranej. Ona jest osobna, ona jest zabezpieczona, ona jest starannie przecierana po każdym wyjściu z domu, po każdym użyciu. Dwa razy do roku smarowana olejkiem goździkowym i zawsze traktuje się ją z szacunkiem. Jedna uwaga dla wszystkich zbieraczy i niezbieraczy. Każdy z Państwa może mieć kontakt z takim japońskim mieczem. Do broni tej się podchodzi z szacunkiem. Ponieważ tam jest dusza. Nie tylko dusza samuraja, ale dusza tego, który to wykonywał. Dusza kowala.
To bardzo ładnie napisał jeszcze w XVII wieku taki autor podręcznika zasad samurajskich, który zapisał zdanie no, bardzo interesujące, że Japonia, to jest może niedosłowny cytat, ale prawie, że Japonia jest na tyle odmiennym od innych krajów, że każdy Japończyk, niezależnie od stanu, czci i szanuje każdą, nawet zardzewiałą głownię, bo w niej drzemie wojowniczy duch cesarstwa Japonii.